To dzień dobry. Jak to jest być medalistką Mistrzostw Świata w końcu? Cudownie. Cudownie. Ten medal smakuje brązowy, prawie jak złoty, więc jest to naprawdę spełnienie moich marzeń. Tak jak mówiłam, medal jest zawsze był dla mnie marzeniem i w końcu jest. Wiesz co, jak oglądałem twój wyścig o brązowy medal, to mi się przypomniało, jak siedzieliśmy sobie w październiku na lodowcu i powiedziałaś, no jeżdżę, bo nie mam medalu z igrzysk, ale będę miała z Mistrzostw Świata. Masz takie poczucie, że zaplanowałaś sobie coś, co... Znaczy, że zrealizowałaś coś, co sobie zaplanowałaś? Tak, myślę na pewno, że no to był mój główny plan i cel na ten rok, więc osiągnięcie i zdobycie tego medalu to było naprawdę, no to był mój plan. Plan się udał, bo jak wiadomo, różnie bywa na tym snowboardzie, więc naprawdę się cieszę. Co się myśli w głowie przed tym wyścigiem o brązowy medal? Bo przed półfinałem to rozumiem, jeszcze masz taką myśl, że jak wygram półfinał, już na pewno mam medal. A tutaj można być czwartym i będzie się tak bliziutko, a jednak czegoś braknie. Mocno się stresowałaś? No szczerze to chyba bardziej się stresowałam przed tym o wejście do dużego finału, bo wiedziałam, że jadę po gorszym torze i nie będzie tak łatwo, więc tam się rzuciłam. Później już wiedziałam, że będę jechać po tym lepszym torze, więc mam przewagę i na nim się bardzo dobrze i pewnie czułam, więc stresu już nie było. No, wiedziałam, że dzisiaj szybko jeżdżę, też wiedziałam, z kim jadę. No już od razu tam zaczęłam prowadzić, więc była ulga naprawdę, bo czwarte miejsce to najgorsze dla sportowca, a jednak brązowy medal to zawsze medal. Opowiedz proszę o warunkach, jakie dzisiaj w Gruzji panowały, o tym, jak ten dzień w ogóle wyglądał, bo ja mam takie poczucie, oglądając to w telewizji, że ten tor czerwony, po którym też tobie przyszło jechać, był dzisiaj dużo gorszy, dużo bardziej wymagający, dużo trudniejszy. Tak, no ten tor czerwony był troszkę gorszy. Wydaje mi się, że to przez kwalifikacje może, bo tam był problem, że równacze do końca nie wiedzieli, jak równać tą trasę i niestety zrobiły się takie dziwne dziury. Też śnieg był ciężki, dziwny, bo tutaj jest ogólnie bardzo mało śniegu i nie mieliśmy tu żadnych treningów. Jesteśmy tu od paru dni, od pięciu dni, nie jeździliśmy ani razu na desce, siedzieliśmy tylko w hotelu, więc to też było dla nas takie zaskoczenie później na tej trasie. No ale na pewno była ta czerwona trasa dużo cięższa, ja się dużo lepiej czułam na tej niebieskiej. No i co się robi, jak się od pięciu dni siedzi, ogląda się tylko trasę i się człowiek jeszcze bardziej stresuje, jeszcze bardziej nakręca tym, że kurczę, przyjechałam tutaj w dobrej formie po coś, a nawet nie mogę tego sobie udowodnić, nie mogę sprawdzić. Nie, no ja już wiedziałam, że raczej, przynajmniej ja tak miałam, ja już wiedziałam, że w formie jestem, jazda jest dobra, więc jakoś nie przeżywałam bardzo tego, że nie ma tych treningów. Też tutaj miałam takie kobiece sprawy, że tak powiem, jak przyjechaliśmy, więc musiałam je przeleżeć ze dwa dni, więc ja się nawet cieszyłam, że nie ma treningu, bo że inni nie trenują. No ja byłam siebie pewna, dużo trenowaliśmy przed tymi mistrzostwami, więc dla mnie to było takie łapanie świeżości. No może trochę więcej by się przydało poznania tego śniegu, ale i tak myślę, że naprawdę było dobrze, jak na to, co tak nie trenowaliśmy. Nie no, wyszło rewelacyjnie, bo to jest w ogóle historyczny dzień. Najpierw twój medal, chwilę później złoty medal Oscara, to rozumiem, że jakaś wielka impreza polska w Gruzji się szykuje. Czy dopiero po środzie, kiedy kolejne medale dołożycie? No bo co tu dużo mówić, teraz jesteście faworytami rywalizacji drużynowej. A tak. No nie, no na razie nie będziemy świętować. Myślę, że wszyscy są tak wyczerpani, przynajmniej ja jestem wyczerpana, bo stałam o 5 rano i jeszcze szczerze nie zjadłam nic od tej 5 rano. Właśnie czeka tam na mnie z boku jakiś batonik, bo muszę poczekać do kolacji. Więc myślę, że jesteśmy zbyt wyczerpani na świętowanie. Poza tym nastawiamy się na kolejne starty, są jeszcze dwa, więc to będzie bardzo wykończające dla organizmu. Na pewno nie ma tu miejsca na razie na imprezę. Może po, nie wiem, zobaczymy, jak wszyscy będą w jakich nastrojach, bo po prostu to jest naprawdę męczące i wykańczające. Ale wiesz, jak to teraz zabrzmiało? Pojechała po medal Mistrzostw Świata z pustym żołądkiem. No tak, no ale naprawdę był tak napięty grafik, że nie było kiedy zjeść, bo trzymała nas, jak gdyby czas telewizyjny nas trzymał. Były opóźnienia, właśnie biało, przez to robiły się opóźnienia, później były wypadki w finałach i to wszystko już później bardzo tak szybko szło, że naprawdę nie było kiedy nawet usiąść, odpocząć. Ja tylko piłam, dobrze miałam herbatę z miodem, to się nią ładowałam, żeby mieć trochę energii.
No dobrze, to powiedz jeszcze o tym przejeździe Oscara, jeżeli mogę cię prosić, bo już byłaś na dole, widziałaś, Jasne. jak to wyglądało z twojej perspektywy. Nie, no ja czułam, że on wygra. On jeździł cały dzisiejszy dzień na torze niebieskim i ja czułam to, że jak on tylko będzie cały czas na tym torze, to na pewno to wygra. I no, wydaje mi się, że jeździł jak z nudy. Ja go nie widziałam za dużo, bo jednak no my jedziemy zaraz po sobie niedaleko, więc ja byłam akurat w strefie tam, gdzie się przygotowywałam do swojego startu, nie widziałam, ale ten finałowy przejazd widziałam, uważam, że był bardzo dobry, walczył do samego końca, no i wydarł ten złoty medal w pięknym stylu. No dobrze, to jak to jest przechodzić do historii, jeszcze mi powiedz na koniec. No fajnie, dobrze jest pisać historię. Żeby inspirować młodzież, następców. Mam nadzieję, że teraz się ruszy i będzie dużo więcej fanów tego snowboardu, bo moja mama mówiła, że cały Nowy Targ Zakopane oglądali, bo słyszała sąsiadów, jak krzyczeli, więc mam nadzieję, że zdobędę trochę więcej kibiców. Dużo ludzi w niedzielę oglądało, nawet widziałem na Twitterze już taki wpis, że będą rekordy oglądalności we wtorek i środę, no bo kolejne starty przed wami, także życzę jak najlepszego tego odpoczynku, tego, żebyś sobie się szybko zregenerowała i może jeszcze jeden albo dwa te medale, no co mam powiedzieć. Przydałoby się w innych kolorach do tego, do kolekcji. No dobrze, to jeden brązowy, jeden złoty, jesteśmy umówieni. Dziękuję ci, Ola, serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.